Hogan wskazał na strukturalną nadprodukcję jabłek w Polsce. Komisarz podtrzymał stanowisko, że Unia nie może nadal dotować sektora jabłek za pośrednictwem stałego i dodatkowego pakietu wsparcia. 36 miliardów złotych przeznaczy rząd na wsparcie budowy dróg lokalnych. Środki będą rozdzielone do 2028 roku. O rządowym programie wsparcia dla samorządów poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który odwiedził gminę Tworóg. Bez dróg lokalnych nie ma rozwoju. Każdy z nas musi dojechać. Jeżeli chcemy przeprowadzić jakąś inwestycję, chcemy ulokować jakiś zakład, musimy tam dojechać. Drogi lokalne są nam potrzebne, są potrzebne dla naszych mieszkańców, są potrzebne dla rozwoju. Jedną z inwestycji, które zostaną zrealizowane z rządowym wsparciem, będzie remont ulicy Wiejskiej w gminie Tworóg. Sąd okręgowy w Niemczech ogłosił, że proces byłego strażnika niemieckiego obozu KL Stutthof rozpocznie się 6 listopada. Prokuratura zarzuca mężczyźnie współodpowiedzialność za zamordowanie kilkuset polskich, rosyjskich i żydowskich więźniów w latach 1942-45. Waldemar Maszewski. Sąd zaznaczył, że ze względu na podeszły wiek oskarżonego będzie on uczestniczyć w 14 posiedzeniach procesowych, które będą trwały maksymalnie 2 godziny każde. Ponieważ oskarżony w momencie popełnienia przestępstwa miał mniej niż 21 lat, jego proces rozpocznie się przed sądem dla nieletnich. Sąd nie podał tożsamości mężczyzny. Media ujawniły, że jest to 94-letni mieszkaniec powiatu Borken w nadrenii północnej Westfalii. Oskarżony SS-man pilnował więźniów na terenie obozu i w komandach pracy. Prokuratura oskarża go o współudział w zamordowaniu 100 polskich więźniów, 77 rosyjskich i nieznanej liczby żydowskich. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. W 2011 roku niemieckie sądy uniewinniały byłych strażników lub pracowników obozów koncentracyjnych, bo nie mogły im udowodnić indywidualnej winy. Przełomem było skazanie w 2011 roku Johna Demianiuka, strażnika w obozie Sobibór. Uznano go za winnego udziału w zamordowaniu ponad 28 tysięcy Żydów i skazano na 5 lat więzienia, mimo braku bezpośrednich dowodów jego osobistej winy. Wyrok w tej sprawie stworzył nową sytuację prawną, umożliwiającą działanie przeciwko pracującym w obozach. Czas na prognozę pogody. W weekend czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Nad zachodnią Polską już przeszedł front i pojawiło się chłodniejsze powietrze. Temperatura w sobotę i niedzielę wyniesie od 14 do 18 stopni. W całym kraju będzie pochmurno, w wielu miejscach spadnie deszcz. W sobotę jest zapowiadane załamanie pogody też w Tatrach. Na szczytach może spaść nawet 20 cm śniegu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 3. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Stanisław Janecki, witam ponownie. A gościem poranka Polskiego Radia 24 jest pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Wrócił pan świeżo ze Stanów Zjednoczonych. Sesja plenarna z Mike'em Pompeo, z bardzo ważnymi politykami amerykańskimi i przedstawicielami Pentagonu. O obecności zwiększonej amerykańskich wojsk w Polsce rozmawiał pan z senatorem Jimem Inhofem, ważną postacią, przewodniczącym Senatu, Janem Pompeo, przewodniczącym Komisji Śródwojennej, Izby Reprezentantów, Christopherem Smithem, sekretarzem ministra, sekretarza obrony. Jak pan ocenia szansę poparcia tych planów zwiększonej obecności amerykańskiej, w tym stałej bazy, przez obie izby kongresu? Ona jest znacznie bliższa, bliższa czy trochę bliższa? Znacznie bliższa, tak bym to określił. Rzeczywiście na przykład w rozmowie z senatorem dziękowałem mu za inicjatywę właśnie Senatu Stanów Zjednoczonych, a osobiście do budżetu, do tej ustawy budżetowej na rok przyszły,
zobowiązania dla Pentagonu do przedstawienia analizy dotyczącej zasadności stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To niewątpliwie konkret. Innym konkretem jest list siedmiorga kongresmenów do sekretarza obrony Jamesa Mattisa. Między innymi Christophera Smitha. Tak jest, między innymi właśnie kongresmena Smitha, popierający to jest oczywiście proces. Mam tego świadomość. To była moja trzecia wizyta w Waszyngtonie. Podczas właśnie rozmawiam w Kongresie, rozmawiam w Pentagonie, rozmawiam również w Białym Domu. W kwietniu tego roku zostałem przyjęty przez ambasadora Johna Boltona. Byłem jednym z pierwszych gości nowego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa. W styczniu rozmawiałem z generałem McMasterem, który był wówczas doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Spotykam się w Brukseli również, oprócz spotkań w Waszyngtonie. A więc ten proces trwa. Na podstawie naszego uzgodnienia z sekretarzem obrony został powołany zespół roboczy złożony z przedstawicieli Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadaniem tego zespołu jest omówienie w szczegółach tego projektu. No właśnie z tym Pentagonem, panie ministrze, bo wygląda na to, po oświadczeniu dla francuskiej agencji AFP Marka Espera, generała spraw sił lądowych, który 19 września powiedział, że nie ma, że może ten projekt nie jest jeszcze gotowy, że Polska nie jest gotowa na stałą bazę, że ten teren jest jakiś nieodpowiedni. To jest wymyślona przyczyna, czy rzeczywista, jeśli chodzi o za mały teren, trudno dostępny? Jedna propozycja lokalizacji padła pod adresem Amerykanów? Ja się trochę dziwię, bo do końca nie wiem. Ja też nie wiem, o czym mówił pan sekretarz, o którym terenie mówił. A więc to jest takie... Nie padła żadna lokalizacja. Więc właśnie, to jest takie... To jest mówienie... Być może zostały te słowa wyrwane z kontekstu. Nie znam tego kontekstu. Natomiast no, nie ulega żadnej wątpliwości, że kiedy dziś na przykład totalna opozycja pozywa nieskutecznie premiera Mateusza Morawieckiego za określenie sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, że w infrastrukturze w Polsce trzeba jeszcze wiele zrobić, no to mamy tutaj dowód tego, że rzeczywiście ocena amerykańska też jest taka, że jeżeli chodzi o drogi, mosty... To bardzo krytyczne. No więc jest wiele przed nami. To jest jeden z powodów tego, że w Niemczech jest dobrze, a w Polsce jeszcze nie ma takiej możliwości skomunikowania się z taką bazą i otwartości na całą Europę. Dosłownie zacytuję pana Espera: wojska amerykańskie musiałyby mieć pełną swobodę w bezproblemowym przemieszczaniu się po Europie. Wszelkie przeszkody administracyjne czy infrastrukturalne opóźniałyby możliwości operacyjne w wypadku konfliktu. To takie infrastruktury polskiej właśnie. Wyraźnie, ale jest program, chociażby ten ostatni program, prowadził premier Mateusz Morawiecki. My intensywnie budujemy połączenia komunikacyjne północ-południe. Ja podczas moich spotkań z partnerami amerykańskimi podkreślam, że buduję Karpatię, która połączy państwa naszej części Europy. Chociażby połączy Rumunię z Polską. To jest niezwykle ważne. Rumunii stacjonują wojska amerykańskie, wojska polskie stacjonują w Rumunii, wojska rumuńskie stacjonują w Polsce. Dotychczas budowano tylko drogi zachód-wschód, północ-południe są traktaty w Niemczech. Oczywiście nie konkurować z interesami niemieckimi, to rządzący polską granicę PO-PSL szlaków północ-południe nie budowano, tylko tak nie jest, bo to jest klątwa całego tego okresu po 1989 roku. To tak wygląda, jakby infrastruktura realizowała potrzeby Niemiec, a nie Polski. No właśnie, no ale to się zmieniło. W 2015 roku naród wybrał prawo
Dudę, potem Prawo i Sprawiedliwość i my radzimy polskie interesy. A nasi poprzednicy z PO, PSL, no realizowali to, co realizowali. A więc to jest ocena dotycząca czasu przeszłego. Ciekawe, czy to dalej nie pozwolą sekretarza Estero do sądu? Pewnie nie. To było oczywiście, to była taka dygresja. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że to jest proces. Kiedy rozmawiałem w ostatni poniedziałek z senatorem Inhofem i mówię tak, że dziękuję za tą inicjatywę i pytam pana senatora, panie senatorze, no skoro pan się zgadza, mamy wspólny cel, to proszę mi powiedzieć, co ja mógłbym zrobić jeszcze, żeby osiągnąć sukces. Senator odpowiada, niech pan rozmawia z senatorami, niech pan rozmawia przede wszystkim z członkami mojej komisji, której jestem przewodniczącym, ale także z senatorami. Robię to. Odpowiedziałem, że robię to i to nie była moja ostatnia wizyta w Waszyngtonie. Będą kolejne, a więc... Ale może... jest takie, no, że nie będzie nic, żeby zakończyć to wszystko za prezydentury Donalda Trumpa, to on bardzo docenił gotowość Polski, pierwsze gotowość do wypełnienia takiej stałej bazy, a po drugie wywiązywanie się ze zobowiązań i chęć łożenia na taką infrastrukturę. Stanie się to za prezydentury Trumpa? Mam taką nadzieję. Zresztą przesłanką jest podpisana wspólnie przez prezydentów Polski Stanów Zjednoczonych deklaracja, w której jest zawarte stwierdzenie do rozważenia wariantów wzmocnienia roli wojsk amerykańskich w Polsce, czy tam wzmocnienia roli Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o obronę w Polsce. A więc to jest konkret, to jest stwierdzenie konkretne i rzeczywiście tak się dzieje. A skąd te 2 miliardy się wzięły? Zaraz opozycja zaczęła mówić, że chcecie kupić po prostu przychylność Amerykanów. Jak rozumiem, chodzi wyłącznie o zbudowanie infrastruktury, tak, która będzie polska, a użyczona Amerykanom. Oczywiście tak. Chodzi o zbudowanie infrastruktury, która przecież w Polsce zostanie i będzie służyć obronności naszej ojczyzny. A obecność, chyba nie trzeba tego uzasadniać, obecność wojsk amerykańskich, stała obecność wojsk amerykańskich jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Mówiąc wprost, wojsko Stanów Zjednoczonych jest wojskiem, które ma przewagę na całym świecie. A więc agresor, ten agresor, który napadł w 2008 roku na Gruzję, w 2014 na Ukrainę, na stałe, bo będzie miał świadomość przegranej w takim konflikcie, co oczywiście nie zwalnia mnie jako ministra obrony narodowej z realizacji programu wzmocnienia Wojska Polskiego poprzez zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Ja powołałem nową dywizję, 18. Dywizję Zmechanizowaną, ulokowaną na wschód od Wisły. Dowództwo tej dywizji jest w Siedlcach. Ono się buduje. Ta dywizja już jest. Ona będzie się rozwijała. Będzie nowa brygada. Składa się z 2 brygad już istniejących. 3. brygadę będziemy formować. Rozpoczniemy od takiego, powiedziałbym, programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, a więc przełamuje bariery związane z przystąpieniem do Wojska Polskiego, bo były takie bariery, niewątpliwie były takie bariery. Można by tak określić, że w niektórych jednostkach zniechęcano ludzi, którzy chcieli przystąpić, a nie było otwartości. Chcę wykorzystać tą otwartość związaną z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej do tego, żeby wojska operacyjne też były liczniejsze. A więc po pierwsze liczniejsze Wojsko Polskie, po drugie wyposażone w nowoczesny sprzęt, stąd podpisanie przeze mnie umowy z partnerem amerykańskim w sprawie kupienia systemu Patriot. Marszałek podpisał tak, umowę na pierwszą fazę. Na pierwszą fazę została ta umowa podpisana. Ale to się mówi, czy jakoś ruszyły z kopyta, bo to jest kwestia ceny. Druga faza, tak. Druga faza. Ja nie będę w szczegółach, dlatego że omawianie publicznie szczegółów tej transakcji zmniejsza możliwości negocjacyjne strony polskiej, ale są zaawansowane negocjacje w sprawie drugiej fazy. No i trzeci element, to są 3 elementy. Wojsko Polskie wyposażone w sprzęt najlepiej kompatybilny ze sprzętem NATO, a szczególnie ze sprzętem.
sprzętem amerykańskim, bo wojska amerykańskie stanowią podstawę właśnie, wojska natowskie w Polsce, chociaż ja nie umniejszam wojsk brytyjskich, czy rumuńskich, czy chorwackich. Co z bazą w Redzikowie, panie ministrze? Ona miała zacząć działać przed 2018 rokiem. Kiedy będzie gotowa? Byłem w Redzikowie 3 tygodnie temu. Prace tam przyspieszyły. Prace prowadzą Amerykanie, są odpowiedzialni. Zresztą rozmawiałem z głównym inżynierem z Teksasu. Tak się złożyło, że zarówno dowódca bazy, amerykański dowódca bazy jest z Marines z Teksasu, jak i główny inżynier. Ale to tylko depresja. Prace przyspieszyły, jest opóźnienie. Jest opóźnienie związane z problemami z firmą, z wykonawcami. Tam były nieporozumienia. Tylko z tym, że no, te prace prowadzą Amerykanie. Ale 3 tygodnie temu nie obciążają polskiej strony. Nie obciążają polskiej strony. No, niestety jest opóźnienie. Nie zostaną skończone wraz z końcem tego roku. W Deweselu w Rumunii taka baza powstała znacznie wcześniej. To prawda. Zastanawiałem się, czy to opóźnienie nie wynikało z gry Radosława Sikorskiego i rządu Donalda Tuska z Amerykanami, dość nieudanej gry, stawianiem się Amerykanom, bo przecież nic by chyba nie przeszkadzało, żeby w Polsce rozpoczęła się budowa w Redzikowie tak samo szybko jak w Deweselu, gdzie to się wszystko zaczęło przecież w 2014 roku, a w 2016 już pierwsze systemy były gotowe. Oczywiście, że tak. No, to jest kolejny dowód tego, że ci, którzy rządzili Polską przez 8 lat PO z PSL-em, inne interesy, na pewno osobiste interesy. To, żeby zwiększyć potencjał obronny Polski, ale to już mamy za sobą. Teraz te prace trwają intensywnie. A w Łasku, obecność Amerykanów w Łasku, bo tam stacjonują Amerykanie, to jest modelowy taki przykład tej amerykańskiej obecności w Polsce? Ja bym za modelowy przykład potraktował to, co się dzieje w Orzeszu i w Bemowie Bliskim. Zresztą wczoraj uczestniczyłem w zmianie. To była trzecia zmiana kontyngentu amerykańskiego i bardzo ciekawe wojsko, Gwardia Narodowa ze stanu Tennessee, z Abramsami, a więc z czołgami, ze strajkerami, zastąpiła wojsko, które wróciło do Bawarii. Też amerykańskie wojsko, które wróciło do Bawarii. Prezentują bardzo otwarcie. Rozmawiałem z dowódcą tym, który wyjeżdżał, był pod wrażeniem właśnie swoich ćwiczeń z Wojskiem Polskim. Tu jest szczególnie zaangażowana 15. Niemiecka Brygada Zmechanizowana Polska, która jest rzeczywiście wojskiem świeżym, wojskiem, które ma opanowane procedury natowskie, doskonale zna Amerykanów. Zresztą były dowódca tej brygady, generał Jarosław Gromadziński, został przeze mnie powołany na dowódcę 18. Dywizji, tej tworzonej dywizji. I to nie bez właśnie przyczyny. To właśnie był jeden z argumentów przemawiających za generałem Gromadzińskim, który bardzo aktywnie poczyna sobie, żeby zbudować zdolności obronne na wschodniej flance NATO, a szczególnie właśnie tutaj na wschód od Wisły. Ale właśnie ja bym potraktował to, co dzieje się w EFP, to, co dzieje się w Bemowie Piskim, w Orzeszu, a więc Amerykanie. Tam też jest kompania, więcej nawet, są jednostki brytyjskie, są jednostki rumuńskie, są jednostki chorwackie. Świetne doświadczenia, wspólne ćwiczenia i moim zdaniem to jest właśnie taki model. Na koniec, panie ministrze, bo mamy tak troszkę ponad 2 minuty, pan Tomasz Siemoniak, który należy do takich niesamowicie ostrych krytyków, tak jakby on tylko znał się na wojskowości i na kwestiach obronnych, opowiada wszędzie, gdzie tylko może,
że wszystko co dobre to on, a czy on firmował tę reformę dowodzenia Bronisława Komorowskiego, którą tuż po jej wprowadzeniu wszyscy uznali za beznadziejną i że ją trzeba odkręcać. Skąd się bierze ten bezserwiserstwo ministra Siemoniaka i to pouczanie wszystkich, że wszystko jest źle, a on robił dobrze, tylko mu nie pozwolono? Bo tak przywykł, panie redaktorze, do tego, że oni tak przywykli. Kiedy rządzili, to cóż, to tylko media, ta sfera wolnego słowa, czy też w sieci, w polityce, to były media, które oceniały trzeźwo to, co się wówczas działo, a pozostała reszta chodziła na pasku tych, którzy rządzili. No i on tak przywykł do tego, że wszystko jest traktowane przez prawcę. A wymieni pan jakieś jedno wielkie osiągnięcie ministra Siemoniaka? No można by powiedzieć o tej tablicy Mendelejewa, które zakupił, ale to oczywiście żartem. To oczywiście żartem. Ja teraz odtwarzam ten nieruchomości, które za czasów właśnie Siemoniaka, z których Wojsko Polskie się wyzbywało. Jeszcze gorszy od Siemoniaka był Klich, bo za jego czasów dowódcy dostawali premie za to, że wyzbywali się nieruchomości, na przykład poligonów. To za tych czasów na przykład zlikwidowano pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, zlokalizowaną na wschód od Wisły. Po co? Bo nie było potrzeby, tak? Bo Rosja miała być dla nich partnerem, mieli do NATO Rosję wprowadzać. Mamy parę sekund. Jednym krótkim zdaniem. Wewnątrz NATO, polską armię na którym miejscu pan sytuuje? Wewnątrz NATO, no tak realistycznie rzecz biorąc, jesteśmy wojskiem, które się rozwija. Mamy świetnych żołnierzy, mamy braki, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ja nie chciałbym podawać tej pozycji, rozwijamy się. A jesteśmy świetnie traktowani, bo doceniani jesteśmy. Doceniani jesteśmy szczególnie przez dowódców amerykańskich. To na tym zakończmy. Gościem poranka Polskiego Radia 24 był pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Anna Grabowska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na rządy pieniądza. Porozmawiamy dziś m.in. o problemach polskiego transportu po Brexicie, o przyszłorocznym budżecie, płacach, inwestycjach, inflacji. Za studiu Polskiego Radia 24 są goście Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Andrzej Kęsbok, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I Przemysław Kwiecień, X-Trade Brokers. Dzień witam, dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nieformalny szczyt Unii Europejskiej w Salzburgu z udziałem polskiego premiera, a tam rozmowy m.in. o skutkach Brexitu. I właśnie o tych gospodarczych skutkach chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali w kontekście tego szczytu. Chodzi mi konkretnie o transport międzynarodowy, w którym wszyscy oczywiście wiemy, że jesteśmy europejskim liderem. Przy czym Międzynarodowa Unia Drogowa i Business Europe alarmują, że brytyjski rząd i Komisja Europejska nie wynegocjują na czas umowy regulującej tu wzajemne relacje, to grożą nam wysokie koszty operacji, trudności dla naszych firm. Oczywiście wiadomo, że mniejsze dochody, a tu może znowu dane na 2 miliony europejskich pojazdów wjeżdżających każdego roku do Wielkiej Brytanii, 450 tysięcy, to są polskie ciężarówki, no czyli sporo. No i że w ten sposób zaburzy się wymiana towarowa. Pytam w kontekście, czy to dlatego, czy właśnie w takich momentach należy, jakby to powiedzieć, no może nie negocjować, ale montować pewną koalicję, która później może nam pomóc, bo zapewne wyzwanie to jest dla naszych negocjatorów, pan Andrzej Kęsbok. Tak, to jest rzeczywiście potencjalnie spory problem, jeżeli okaże się, że wracają przepisy celne, wracają przepisy o gwarancjach celnych, kontrolach granicznych, to może rzeczywiście w dużej mierze utrudnić polski transport kołowy przede wszystkim na wyspy, a także dostęp do produktów polskich, które tam już bardzo dobrze zagościły i przede wszystkim konsumenckich, ale też produktów przemysłowych. Więc to trzeba zrozumieć, w jaki sposób będą kształtowane po pierwsze przepisy celne,
A po drugie, jak będzie się odbywać rzeczywiście wymiana towarowa? Czy tutaj wzrośnie na przykład rola transportu morskiego? Wtedy możemy, no tak już mówiąc umownie, korzystając z naszego dostępu do morza, po prostu przesyłać to do portów morskich brytyjskich. To też nie jest taka zła opcja. Oczywiście no, ciężarówki, które dzisiaj wykonują tę pracę, kierowcy, firmy, no, będą musieli szukać innych rynków, ale podejrzewam, że będzie to jednak pewna zmiana płynna, że nie dojdzie do tego twardego czy brudnego Brexitu, jak to się określa, czyli wprowadzenia obustronnie ceł przepisów takich hamujących. W związku z tym będzie okres wystarczający do tego, żeby i firmy transportowe drogowe i ewentualnie morskie mogły dostosować się do nowej sytuacji. Polska cały czas jest właścicielem wielu firm armatorskich, i prywatnych, i państwowych. Nawet my jako Agencja Rozwoju Przemysłu mamy dwie firmy armatorskie, także troszeczkę rozumiemy ten rynek. No, pozyskanie statków, takich coasterów, które transportowałyby na nieduże odległości towary, nie jest łatwą rzeczą, dlatego że jest na nie bardzo duży popyt i ten obrót gospodarczy na morzu w tej chwili przyspiesza. Ale jest to oczywiście możliwe i wyjście naprzeciw takiej zmianie sposobu wymiany towarowej z Wielką Brytanią jest również jak najbardziej do pomyślenia. To, co pan tutaj mówi, czy cieszy, tak bym powiedziała, bo pan dostrzega jasne strony tego, czyli coś dla polskiego transportu morskiego. Natomiast ja powiem, co mówi Międzynarodowa Unia Drogowa, która wskazuje, że koszty transportu w jakimś sensie morskiego, tu oni mówią przez kanał La Manche konkretnie, mogą wzrosnąć około 50-60%, no i podkreślają, że na tym nie skorzystamy my, czyli jakby dokładnie odwrotny tok myślenia, ale skorzystają porty belgijskie, duńskie, no pewnie francuskie, i że temu też trzeba jakby zapobiegać, no oczywiście umiejętnie i dyplomatycznie, Agnieszka Durli. Trzeba prowadzić rozmowę, ale trzeba też konkurować na przykład kwestiami obsługi portowej, tak jak jeżeli już przeszliśmy do kwestii portu, zresztą jakiś czas temu była uchwalona cały zespół przepisów, przy którym akurat współpracowała dość mocno Polska Izba Spedycji i Logistyki, która jest naszym członkiem. Cały pakiet portowy został przyjęty, który właśnie miał przyspieszyć też odprawę celną w portach polskich. I wydaje się, że to jakby z reguły jest tak, że jeżeli gdzieś brakuje rynku, to ten rynek pojawia się i możliwości w innych obszarach. To tutaj się zgadzam z panem prezesem. Natomiast mi się wydaje, że jednak chociaż jest to trudne i na pewno w Anglii jest dużo radykalnych poglądów dotyczących Brexitu i rzeczywiście Theresa May jest blokowana ciągle przez te... No właśnie, to niekoniecznie takie optymistyczne. Tak, tutaj przez te frakcje, które jakby są za tym brudnym Brexitem. Natomiast ja nie jestem do końca pewna, czy tam wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jaki to będzie miało skutek też dla samych Brytyjczyków. Bo jednak ich gospodarka jest również oparta o towary importowane z Unii Europejskiej. Nie są samowystarczalni, chociaż to zakładają. Problemy też na przykład są w Irlandii, gdzie też dużo dyskusji jest na temat ruchu granicznego między i częścią brytyjską Irlandii, a Irlandią samą. I tutaj wiele osób, to jest taki ruch mały, lokalny, pracuje powiedzmy po drugiej stronie granicy, i tutaj jeżeli rzeczywiście pojawiłyby się z powrotem wizy, ewentualnie odprawy paszportowe, no to rzeczywiście byłby to problem. Jeżeli chodzi o transport kołowy, no to z pewnością zastosowanie ceł, obostrzeń, kontroli granicznych spowoduje, że ta forma transportu zdrożeje. W związku z tym towary zdrożeją, prawdopodobnie spadnie na nie popyt, bo będą droższe w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście to może mieć skutki negatywne w wielu branżach, ale może z drugiej strony poszukamy jakiegoś innego rozwiązania. Też prawdą jest, że branża transportowa cierpi na brak pracowników. W związku z tym może się wyrówna się pojawić. Czy ja nie mówię, że wyrówna się, oczywiście wszyscy chcielibyśmy cały czas rozwój. Natomiast tak? Rozwoju i ale to jakby te zasoby są w pewien sposób ograniczone. Wydaje mi się, że no, Wielka Brytania nagle nie ograniczy konsumpcji i te towary obywatele Wielkiej Brytanii będą jednak chcieli nadal kupować. W związku z tym myślę, że to jednak nie dojdzie do tego drastycznego ruchu, ale
Ja myślę, że w ogóle cenne jest to, że zaczynamy coraz częściej mówić o tych aspektach gospodarczych Brexitu, także jakby w relacji Polska-Wielka Brytania. Także na początku, kiedy jakby w ogóle słyszeliśmy o Brexicie, ciągle była mowa o Polakach, Polakach tam mieszkających, no zostaną, nie zostaną, wyjadą. Ja pamiętam wtedy premier Morawiecki, ówczesny wicepremier mówił, że ważniejszą ona te dyskusje o gospodarce. Tak naprawdę one mogą być bardziej bolesne i bardziej, jakby skutki mogą być bardziej widoczne. I dzisiaj się to zaczyna jakby sprawdzać, więc myślę, że ta dyskusja jest może szersza. Jeszcze Przemysław Kwiecień. Tak, no my mamy dużo do stracenia na Brexicie. Już pani redaktor wyciągnęła te wątki i wątkiem jest też składka brytyjska i nasza perspektywa kolejnego budżetu, więc jakby musimy walczyć o te swoje interesy. Natomiast no, zdając sobie jednocześnie sprawę, że teraz rozgrywa się tak zwana duża polityka, tak to jakby na tym momencie, na negocjacji, to nie chodzi o to, czy ciężarówki wjadą, czy nie wjadą, tylko chodzi o to, jakby która strona pokaże, że jest silniejsza i wydaje mi się, że jakby tutaj się toczy gra. Tak. Dlatego mówię o montowaniu koalicji przy okazji nieformalnych szczytów. Tak, dokładnie. Znaczy jakby koalicję wokół wspólnych interesów jak najbardziej musimy montować, dlatego że w tym mamy dwa porozumienia. Tutaj też warto słuchaczom naświetlić. Jakby na tę chwilę pracujemy nad porozumieniem rozwodowym. Ono będzie działać tylko przez 2 lata, prawda? A później te 2 lata są po to, żeby wypracować docelowe porozumienie, bo jakby złożoność stosunków gospodarczych, nie tylko gospodarczych, politycznych, no wszystkich, które były w ramach Unii Europejskiej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Kontynentalną, jest tak ogromna, że strony od razu sobie zdały sprawę z tego, że 2 lata, które dało uruchomienie artykułu 50, to jest termin zdecydowanie zbyt krótki, więc zdecydowano się na to porozumienie rozwodowe i teraz trzeba je wypracować. Pewnie mniej więcej do końca roku była mowa o tym, że no do listopada wtedy szczyt mógłby przyjąć, ale ja znając historię różnego rodzaju porozumień tego typu, wiem, że najczęściej one są podpisane za 5-12, więc nie zdziwi mnie, jeśli gdzieś będzie w styczniu. Więc teraz jest, politycy czują, mamy jeszcze czas na to, żeby pokazać, która strona jest silniejsza, a być może wręcz, nie wiem, dokonać jakiegoś przewrotu w polityce brytyjskiej, które skutkowałyby wcześniejszymi wyborami, tak, i kompletną zmianą strategii przez brytyjski rząd. Więc tego typu rozgrywki się tutaj toczą, ale jakby my w nich nie uczestniczymy, my jesteśmy tutaj, powiedziałbym, no uczestniczymy, ale tak realnie nie uczestniczymy, nie rozdajemy tam kart, więc my musimy faktycznie myśleć o naszych interesach. Branża transportowa to jest 1/4 prawie, że my stanowimy prawie 1/4 udziale zagranicznym, a udział zagraniczny transportu do Wielkiej Brytanii to jest 80%, prawda? Więc mamy tutaj potencjalnie dużo stracenia, do stracenia również na tym froncie, więc jakby... Mówią przewoźnicy, transport odpowiada za około 8% polskiego PKB, dlatego nie rozmawiamy o tym jako o kwestii nieliczącej się. Absolutnie tylko, tak. Tylko oczywiście tak. Cały, nie tylko do Wielkiej Brytanii, więc ale to jest spora część. Więc my powinniśmy podnosić te kwestie, pomimo tego, że one teraz nie są przedmiotem rozgrywki pomiędzy właśnie stroną brytyjską, a tak naprawdę Niemcami i Francją, bo tak to trochę wygląda. I w momencie, kiedy ta duża polityka się ułoży, no to będziemy mieć już konkretny argument i miejmy nadzieję również sojuszników do tego, żeby te nasze interesy przeforsować. Tak, jest wskazywane, że może niekoniecznie będzie chodziło o równe płace, a właśnie inne elementy mogą być. Tylko sojusz może być trudny, pamiętajmy o tym, ponieważ jednak też tarcia na rynku transportu kołowego... No. Pomiędzy Polską, tak, płacy, tak? A Niemcami są dość duże, natomiast jeżeli Niemcy mają też duży udział, to akurat dokładnie, tutaj akurat również w tej kwestii wydaje się, że zmniejszenie tego tortu nie jest nikomu na rękę. Wydaje mi się, że racjonalność jednak niemieckich władz jest taka, że w przypadku, kiedy rynek może zniknąć, to będą raczej współpracowali z Polską w zakresie wzmocnienia, znaczy łagodnego odejścia, przejścia, jakby wyjścia w Anglii z Unii Europejskiej. Zresztą dla mnie to w ogóle jest nadal... No ja bym się nad tym zastanawiała, bo tu będą potrzebne umowy dwustronne. I bym się nad tym zastanawiała, tutaj może do pana Andrzeja Gęsboka, chociaż chwilę jeszcze mam przed przerwą, bo jeżeli to będą umowy dwustronne, to jak, że tak powiem, Niemcy będą trochę swoje zawierać, ja mam trochę swoje. Jest pytanie jakby o siłę wtedy, prawda? No bo... Każdy na pewno tak będzie... się rozejdziemy, to już nie będzie wspólnej. Każdy będzie grał swoje. Przepraszam, nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast rzeczywiście jest kłopot, dlatego że niemiecka branża transportowa, kolejowa i morska jest bardzo silna. No niestety polska branża transportowa to jest tylko branża drogowa, kołowa. No właśnie, trzeba to łączyć, tak. A jeśli chodzi o transport kolejowy, jeśli chodzi o terminale poza Polską, a nawet w Polsce i
transport morski, my się po prostu nie liczymy. Jest to tak małe, więc no, silni mogą niestety na tym zyskać. Natomiast ja sądzę, że mając interes również w obustronny interes i Polski, i Wielkiej Brytanii w transporcie dóbr pomiędzy naszymi krajami, te rozwiązania się znajdą. Tylko w pierwszym okresie być może nie będzie to tak, że nie wiem, polskie firmy samochodowe przestawią się na transport, bo nie mają takich możliwości. Więc jeżeli ten dostęp przez kanał mówi będzie się o tym, że powinny wjechać ciężarówki na platformy kolejowe, prawda? Że no, powinniśmy skończyć się z... Wjeżdżają, ale jest to droższe niż wjeżdżanie na prom. I ta suma kosztów wzrośnie. To na pewno spowoduje też już tak w szerszym planie to, że tanie produkty w Wielkiej Brytanii podrożeją, no bo po prostu nie będzie się opłacało ich przewozić, będą wytwarzane lokalnie. A tanie produkty w Europie kontynentalnej z kolei prawdopodobnie potanieją, dlatego że Europa jest jednak eksporterem netto do Wielkiej Brytanii, czy Wielka Brytania importerem netto tych tanich produktów, znaczy tanich w sensie tanich o niskiej wartości na jeden metr sześcienny, czy na jedną tonę, czyli warzywa, woda mineralna i tak dalej. Ja tam pozostaję z tą nadzieją, że nigdy nie wyprodukują polskie takiego chleba, polskie żokie właśnie, które ktoś się jadł. Nie powiem, rozmawialiśmy o transporcie jako o ważnym elemencie dla naszej gospodarki po Brexicie, jaka będzie jego sytuacja, ale nawiązaliśmy w jakimś sensie, ktoś z Państwa opowiedział o pracownikach, o tym, że no, w transporcie nam brakuje pracowników. Chciałabym o tych pracownikach jedną rzecz, ponieważ przy okazji takich szczytów i tego negocjowania może w ogóle należałoby rozmawiać o takich kwestiach społecznych również. Mam tutaj na myśli to, że pojawiają się, myślę, że Państwo słyszeli już taką informację, takie informacje od pracodawców, że Czesi podkradają nam Ukraińców. Znaczy, Czesi podkradają nam ukraińskich pracowników, no skoro ich potrzebujemy, no to coś w tym jest jakiś problem, ale robią to, wydaje się, mądrze, dlatego że na przykład skrócili okres na pracę z roku do 3 miesięcy, ale średnia płaca brutto tam jest około w przeliczeniu na złotówki 300-400 zł wyższa. Bezrobocie na poziomie 2,3%. No i pytanie jest takie, czy będziemy się ścigać w związku z tym na preferencje w tym zakresie? No i drugie, czym powinniśmy to zachęcać? Czy długością okresu, który my wydłużamy, teraz aż tam do 9 miesięcy jest pomysł w ustawie o rynku pracy, czy wyższymi wynagrodzeniami? Agnieszka Durli, która już się uśmiechała od samego początku. To podkradanie jest dla mnie takim... Myślę, że to nie przyjeżdżają tutaj Czesi, nie chowają w worki Ukraińców i nie zabierają mi stąd. No, jest to konkurencja. My, zresztą to już wiele razy były na ten temat debaty, że ciągle duża część naszego sukcesu eksportowego jest oparta na niskich płacach, na niskich wynagrodzeniach. No i to widać, że troszkę przestaje. A nie na inwestycjach, na przykład w innowacyjność produktów. Już wiem, że to słowo jest wytarte, ale nie mam tutaj na myśli raczej promów kosmicznych, tylko takich innowacyjności produktowej, czy wykorzystaniu nowej technologii, czy większej wartości dodanej, pozostawionej, wytworzonej w Polsce, czy nowoczesnych technologiach, może nie innowacjach. W związku z tym jakby my po prostu potrzebujemy tej siły roboczej. No to jest pytanie a propos, dotyczące tego, na ile my, jakby na ile przedsiębiorcy są w stanie podnieść marże, a na ile z nich zejść kosztem wyższych zarobków dla pracowników. Pytanie, czy jak podniosą wynagrodzenia, to nie będą w stanie wchłonąć na przykład większej liczby osób, które w tej chwili nie pracują z rynku pracy polskiego i wtedy może mniejsze będzie pytanie zapotrzebowanie. Pytanie też, co jest potrzebne dla Ukraińców. Czego ci Ukraińcy właśnie, na przykład tak oczekują, ale czego też oni dostarczają na rynek. W sensie, czy to jest faktycznie tylko tania siła robocza, czy to jest na przykład kwalifikacje, których u nas brakuje bo przy akceptacji niższego wynagrodzenia, tak? No bo to jest, mi się wydaje, złożenie kilku czynników. Może to jest też tak, że... Ja słyszałam, że rosyjscy informatycy są w stanie pracować za niższe pieniądze i już
już może to się zmieni. No, władze powinienem ustalać rynek, tak? To, jakby, to nie jest odpowiedź rządu, tak? Podniesiemy płace, żeby nie jechali do Czech. No przecież to oni pracują szczególnie w większości w sektorze prywatnym, więc tutaj rynek decyduje o tym, ile im płacić. Jeśli pracodawcy uznają, że zależy im bardzo na tych pracownikach, to no, płacić więcej niż Czesi i tyle. To więc wydaje mi się, że tutaj kwestia jest zamknięta, nie ma o czym dyskutować. Natomiast ale to wydłużenie jest ważne. Możemy dyskutować właśnie o tym, w jaki sposób rząd będzie kontrolował ich napływ, tak? I tutaj albo nie kontroluje ich wcale, tak jak na przykład teraz to się dzieje tak naprawdę. Tak, zapowiedzi są, że będzie. Jest powiedzmy sobie ta furtka więcej jakoś tam otwarta w postaci tych pozwoleń i jakby wchodzi przez nią kto chce, tak? Albo dajemy jakby większą swobodę i lepsze warunki wejścia, ale dla konkretnych osób, tak, z konkretnymi kwalifikacjami, biorąc też pod uwagę skutki społeczne, długoterminowe, bo jeśli popatrzymy sobie na doświadczenia innych krajów z imigrantami zarobkowymi, no to zwykle te korzyści krótkoterminowe były bardzo istotne, a długoterminowe koszty społeczne zwykle się też pojawiały i jakby no, trzeba no, brać pod uwagę te lekcje. No Anglia, jakby przykład. Każdy przykład jest inny, tak, Anglia jakby czerpie, powiedzmy sobie teraz, a może inaczej, ponosi konsekwencje tej swojej polityki jeszcze imperialnej, XIX-wiecznej, tak, w dużym stopniu. Niemcy z lat, powiedzmy sobie, nie wiem, 60., 70., 80. Ubiegłego wieku, tak. Więc jakby każdy przykład jest inny, nasz też jest inny, to są, mówi się o bliskości kulturowej, ale no nie zapominajmy, no to jest jednak niezależne państwo, to jest inne społeczeństwo i te długoterminowe skutki społeczne będą i dlatego moim zdaniem taka polityka powinna być bardziej kontrolowana i lepiej tworzyć lepsze warunki przyjazdu tym osobom, których naprawdę polska gospodarka potrzebuje. I które się zintegrują, które przyjadą do Polski i tutaj zostaną. Bo takie są zapowiedzi o lepszej kontroli z jednej strony, ale z drugiej, tak jak powiedziałam, wydłużamy ten okres właśnie pobytu w Polsce, wydawania pozwoleń, tak, do tych 9 miesięcy, to jest już długi czas, a proponujemy sprowadzenie całych rodzin. Wystarczy, że jedna osoba pracuje na tę rodzinę i to zadeklaruje. Ja bym się pytała, co to znaczy zadeklaruje, Andrzej Kęs, bo tyle. Nawet patrząc przez pryzmat praktyki działania naszych spółek, widzimy, że ta potrzeba zatrudniania dodatkowych pracowników absolutnie jest. Natomiast to, na co narzekają firmy, to jest mimo wszystko jednak ciągle za krótki ten okres. Także przedsiębiorcy zapewne chcieliby wydłużyć go i do 12 miesięcy, a może i dłużej. Natomiast tutaj zgadzając się z przedmówcami, ja chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty związane z migracjami zarobkowymi. Pierwszy to jest właśnie to, że te korzyści krótkoterminowe oczywiście są, ale one są odnoszone głównie przez przedsiębiorców, a te długoterminowe koszty społeczne są ponoszone przez państwo. Czyli znowu mamy tę rzadkie sytuację prywatyzację zysków i upubliczniania kosztów. Więc to trochę tak jest, że trzeba na to spojrzeć też w skali makro. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że zaczyna się pewna zmiana myślenia, mentalności przedsiębiorców, którzy dostrzegają konieczność automatyzacji procesów, tych szczególnie najbardziej roboczochłonnych, które mogą być zautomatyzowane, nie wymagają. No właśnie, chce pan powiedzieć, że kierunek bardziej robotyzacji niż sprowadzanie dużej liczby niewykwalifikowanych pracowników. Tak jest, dokładnie tak. Ta robotyzacja już chyba została odmitologizowana. Pojawiają się polskie firmy, które są w stanie obsługiwać takie linie zrobotyzowane, czy je instalować. Oczywiście my w Polsce nie produkujemy robotów, ale możemy je integrować z liniami i tak dalej, oprogramowywać tam te różne narzędzia. To wymaga kwalifikacji, tak, a nie prostego kłócenia. Tak, więc to jakby ta potrzeba automatyzacji, ona trochę też wymusza takie ogólne podniesienie kultury technicznej. Więc jest to zjawisko w krótkim okresie oczywiście bolesne, no bo przedsiębiorca musi zaciągnąć kredyt, kupić te automaty, ale w dłuższym okresie wydaje mi się, że jednak płace w Polsce będą szły w górę, więc rentowność takich inwestycji w automatyzację będzie się tylko poprawiała. No to proszę państwa, zmieniamy temat, ponieważ za nieco ponad godzinę rozpocznie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, a tam związki pracodawcy i rząd będą rozmawiać już ostatecznie o projekcie przyszłorocznego budżetu. Raczej nie należy się tam spodziewać porozumienia, są duże rozbieżności generalnie sprowadzające się do takich, ja bym powiedziała, dwóch nurtów. Według związków budżet powinien być tak zjawany, społeczny, to oznacza, że powinien
powinny, powinno społeczeństwo szeroko rozumiane konsumować to, co zostaje wypracowane, konsumować i korzystać ze wzrostu gospodarczego, a pracodawcy, i to jest nieustanne, mówią, że trzeba oszczędzać na gorsze czasy. Rząd tutaj jest tak trochę między jednymi a drugimi, oczywiście, jeśli mówimy o dialogu, to tak musi być. No i mówi, że budżet wyważa. Jak państwo oceniają ten projekt? Najpierw zapytam ogólnie, później może przejdziemy do szczegółów. Nie wiem, no to może pana rzekę z Bogla kontynuacji gdzieś krótki. To jest to budżet, no, który rzeczywiście stara się wyważyć pomiędzy byciem prorozwojowym i byciem bezpiecznym i społecznym. Założony deficyt jest niewielki. No, nie ma na wprost wpisanych tych takich, no, nazwijmy to, dużych nowych programów socjalnych, chociaż one mogą być sfinansowane również w trakcie roku budżetowego w trochę inny sposób. Mówimy tutaj o tym 500+ dla seniorów, prawda? Tak, to się pojawia, tak. To właśnie taki sposób finansowania, więc... Być może jakichś innych jeszcze rozwiązań. Natomiast on zakłada oczywiście wzrost płac, wiemy o tym, to było z dużą taką siłą ogłoszone i dobrze przyjęte. Natomiast no, oczywiście czynniki społeczne oczekują więcej. To jest też naturalne trochę, bo wiem, no, było bardzo wiele lat, kiedy społeczeństwo no, cierpliwie czekało na te podwyżki, więc trudno się teraz dziwić, że w momencie, kiedy się mówi, że jest dobrze, no to ktoś mówi, no to ja też chcę, żeby i mi było dobrze. Więc no, jest to trochę uzasadnione, natomiast to się będzie ucierało. Tutaj nie ma takiego jednoznacznego powiedzenia, że można popuścić rzemyka w sakiewce i powiedzieć sobie, że stać nas teraz na taki znaczący wzrost płac. No to Agnieszka Durlik, nie wiem, czy w sprawie wzrostu płac... Ja myślę, że my w tym nowym budżecie mamy wiele czynników. Nie jestem do końca przekonana, czy 30-krotność zniesienie. 30-krotność. No, nie ma jej jeszcze. Pani minister finansów powiedział, że to nie jest uwzględnione w budżecie. Tak. To jest w ogóle taki temat, który strasznie zawieszony i niesamowicie ważny. Myślę, że to jakby a propos tych naszych rozmów o kosztach pracy, to jakby jest troszeczkę pomijane, a to będzie znacząca różnica dla rynku. Dla przedsiębiorców, dla ich budżetów płacowych. No tutaj jest takie, z ostatniego czasu mamy wspólne wystąpienie szukiwać. Z Związków i Pracodawców, więc oni tutaj akurat to jest punkt kompletnie zbieżny i zgodni są. No to będzie duży szok i to właśnie będzie to duży szok dla tych firm, które mogą inwestować, dla tych, którzy mają wysoko wykwalifikowanych pracowników, którym płacą więcej. W związku z tym to dla tych firm, które powinniśmy wspierać w podejmowaniu kroków inwestycyjnych. I to mówią firmy na dziś, a związki, szczególnie Solidarność tutaj podkreśla szok na przyszłość, tak? Szok na przyszłość, ale dla ZUS-u. Że to wywoła szok dla ZUS-u, dlatego że będą kominy emerytalne z drugiej strony. No jeżeli te osoby będą płacić oczywiście składki, w ogóle jakby sama wypowiedź ministerstwa, że to nie zostało uwzględnione w budżecie jako dodatkowe dochody, no to już jest szokująca, no bo przecież to nie mają być dochody, tylko mają to być składki na te przyszłe emerytury, prawda? Więc jakby sama rozmowa w tym kontekście jest jakimś wielkim nieporozumieniem. Ale jakby ja się zgadzam, no kluczowy punkt jest taki, no rozmówimy o tym, że mamy bardzo niską stopę inwestycji. To widać na każdym froncie, jakiej statystyki nie weźmiemy. Czy popatrzymy na inwestycje do PKB, czy popatrzymy, jak inwestycje do PKB się zmieniły w ciągu ostatnich lat w Unii Europejskiej. Jesteśmy na szarym końcu. I teraz, no nie można z jednej strony mówić, chcemy być innowacyjni, a z drugiej strony... Jakie inwestycje? No my też podzielmy to na publiczne i prywatne. I przede wszystkim prywatne. Znaczy ogólnie stopa inwestycji do PKB wszystkich u nas jest bardzo niska. A dodatkowo, jeśli patrzymy sobie na dynamikę, to te inwestycje prywatne kuleją, tak? No bo inwestycje publiczne odbiły się po tym, jak odblokowano środki unijne, natomiast inwestycje prywatne zostają w tyle. No i teraz, jeśli chcemy być innowacyjni, to musimy inwestować. No jeśli patrzymy sobie na to, skąd się bierze PKB, no to jest praca, kapitał, innowacyjność. Kapitał jest bardziej efektywny, jeśli innowacyjność rośnie, więc to są takie podstawy. No ale nie zrobimy tego, jeśli będziemy przykręcać śrubę tym, którzy mogą być najbardziej innowacyjni. Nawet w ostatnim czasie, czy chyba ostatni tydzień, czy dwa tygodnie, też stowarzyszenie, nie pamiętam nazwy, ale właśnie osób z zatrudniających firm informatycznych też osobno wystosowało apel do premiera. I to te umowy o płace, na którym nam najbardziej zależy. To w dużym stopniu występują przeciwko tej 30-krotności. Ale tutaj w takim razie dobrze, jak pan to mówi, to ja zacytuję z uzasadnienia do tego projektu budżetu stanowisko pracodawców, którzy mówią tak, rząd powinien ograniczyć lub wręcz zlikwidować deficyt sektora finansów publicznych, aby złagodzić wahania koniunktury, ograniczy bezrobocie w czasie spowolnienia, bo to umożliwi trwały
tutaj podkreślają to, tak? Wzrost gospodarczy to jest taki cytat, związki z kolei właśnie poprawmy życie ludzi, bo oni będą pracować za godne pieniądze, konsumować i zasilać budżet. No tak starałam się najszybciej jakby pokazać opinię strony Agnieszka Durlik. Oczywiście, tylko jakby musimy powiedzieć, że też pamiętać o tym, że zawsze łatwo się wydaje w czasach, kiedy mamy lepsze wskaźniki budżetowe, po czym, a wiadomo, że one nigdy nie trwają wiecznie. W związku z tym no jakby bardzo mocno trzeba to wyważyć z tendencją na zaciskanie budżetu w chwili, kiedy jest on w dobrej kondycji, żeby mieć mniejszy deficyt, który później ewentualnie można pogłębiać w czasach, kiedy jest większe, kiedy koniunktura jest gorsza. Myślę, że jakby będzie na pewno pojawiać się presja na podwyżki i też jest ona w strefie administracji, tak? W kwestii urzędników. Na pewno dzisiaj znowu natomiast ja bardzo by mi zależało, żeby to też powiązane było z jakąś zastanowieniem się nad jakością pracy, nad kwalifikacjami, które te urzędnicy posiadają. To jest koło zamknięte, etatów. To są obiekt zamknięte, bo z kolei nie będzie ludzi o wysokich kwalifikacjach za marne pieniądze. No więc... to znaczy właśnie, to też w pewnym momencie musimy się zdecydować, w którą stronę idziemy. Czy tworzymy wyższe wynagrodzenia, ale zatrudniamy wtedy ludzi o wyższych kwalifikacjach w urzędach i wtedy najprawdopodobniej są oni bardziej wydajni. No ale ja bym chciała jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym elemencie, na który ja jakby na końcu tutaj pokazałam, czyli ten związkowy element konsumpcji, dlatego że my ciągle mamy tak, że to budżet ma nasz być jakoś tam trzymany przez wzrost konsumpcji. Ona jest na 5,8% na przyszły rok tutaj wskazana i o co mi chodzi, że związki mówią, że mamy zapóźnienia, tak? Mamy ciągle zapóźnienia, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń. W związku z tym ten wzrost konsumpcji jest możliwy w związku z wyższymi wynagrodzeniami. No to jest jakby, mówię, pewne truizmy. A PKB, tak, wzrost PKB przewidziany na przyszły rok jest znowu dobry, tak? 3,8%, więc jakby jest z czego brać, no mówiąc najbardziej banalnie, Andrzej Kęsbok. No to prawda, dlatego trudno będzie, że tak powiem, postawić taką twardą tamę i powiedzieć, że nie. I trochę jest też prawdy w argumencie, że te pieniądze wracają, znaczy pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia dla tych mniej zarabiających są w większości przeznaczane na bezpośrednią konsumpcję, więc one wracają do gospodarki najszybciej. Więc to, no, trochę prawdy w tym argumencie też jest. No, wydaje mi się, że groźniejsze jest to opodatkowanie powyżej 30-krotności średniej i tutaj efekt taki mrożący, który to może wywołać. Także to raczej starałbym się wypośrodkować. A tam się pojawia taki element, mówią niektórzy ekonomiści, że ta 30-krotność, już teraz pomijmy te aspekty i kominów i samych teraz, powiedzmy, odchodzenia od umów o pracę przez tych specjalistów, ale przede wszystkim to wieszczą, że ja nie wiem, czy w to wierzyć, ale że nie uda się w związku z tym PPK, bo pracodawcy jakby stworzą atmosferę, takie są wypowiedzi, która no nie będzie sprzyjała pozostawaniu, tak żebym dokładnie powiedziała, w PPK. Nie wiem, co Państwo na to. No jak najbardziej, to są elementy powiązane. Mamy to przecież i PPK, i jakby ten element fusowy, to są części systemu emerytalnego. I teraz rząd przychodzi i mówi, słuchajcie, no to teraz musicie oszczędzać więcej. Jakby kieruje to najlepiej zarabiających na umowę do pracy kapitałowym i w tym systemie fusowskim, tak? I nagle tym osobom bardzo mocno spada dochód rozporządzalny, a teoretycznie rosną oszczędności, teoretycznie, bo w społeczeństwie nie ma wiary w to, że te pieniądze faktycznie zostaną im przeznaczone, jakby będą do ich dyspozycji w przyszłości. Nawet jeśli chodzi o PPK, po reformie OFE, ta wiara, nawet ten system kapitałowy jest niewielka. A co mówić o tej nodze ZUS-owskiej? Ale to jest kwestia wiary i siły argumentów. No tak, ale teraz zastanówmy się, czy wszyscy, jakby to też jest dyskusja dotycząca stopy zastąpienia w momencie, kiedy wszyscy przejdą na emeryturę, no jasne, nawet ci, którzy, jeżeli ona będzie niska, no to jakby my, no, będzie opór wśród ludzi, będą boleli. Trochę mnie to smuci, że ja pamiętam, jeszcze niedawno była ta stopa ponad 60%, a już teraz jest 40-50%, to już jakby spada. Mimo tego, że będzie ten limit zniesiony, w związku z tym jakby,
Myślę, że to nie będzie łatwe. No zobaczymy, dzisiaj to też ma być podjęte w formie uchwały, no gdyby oczywiście, znaczy jest taka już jedna uchwała, w której związki pracodawcy jakby generalnie PPK popierają, aczkolwiek tam się pojawiają pewne elementy i pewne uwarunkowania. No dobrze, jeszcze jedno zdanie tylko. A uwarunkowania zewnętrzne, bo też pada to ze strony pracodawców, że uwarunkowania zewnętrzne mogą być te rozmaite wojny od celnych przez faktyczne, tak, wojny, te konflikty zbrojne mogą mieć istotny wpływ i hamować wzrost budżetu, a Ministerstwo Finansów mówi, że nie powinno mieć takiego wpływu. Generalnie Andrzej Kędzior. To nie wiem, czy ktoś jest w stanie wskazać konkretny kierunek tego wpływu zewnętrznego. To, co my obserwujemy, to jest raczej wzrost niepewności, czyli takiej tej volatility, prawda? To jest, to widzimy. Natomiast czy to idzie w kierunku gorzej dla polskiej gospodarki, czy lepiej dla polskiej gospodarki, to dzisiaj chyba nie ma nikogo mądrego. Natomiast wiemy, że to wymaga znacznie większej elastyczności i szybkości reagowania, bo te zmiany rzeczywiście przede wszystkim w obszarze politycznym i regulacyjnym przyspieszyły. No to jest Agnieszka. To jest kwestia tego, że mamy kolejny element tego ryzyka, który przedsiębiorcy jakby analizują, podejmują decyzję o inwestycjach długofalowych, czyli w momencie, kiedy te czynniki zewnętrzne wydają się niestabilne, gdzieś już pojawiają się takie sygnały o tym, że Turcja to jakiś początek kolejnej fali recesji, bo 10 lat już nie mieliśmy recesji i że no, może coś takiego się wydarzyć, ale tak, celną. Natomiast no jakby to nie zachęca do inwestycji, ale nie wiem, czy ogranicza na przykład konsumpcję. No to zobaczymy jeszcze, jakie będzie to stanowisko. Pewnie do tej dyskusji o budżecie będziemy wracać. Andrzej Kędzbok, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza i Przemysław Kwiecień, State Trade Wrocław, byli Państwo dzisiejszymi gośćmi. Anna Grabowska, do usłyszenia. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina czwarta. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. W Gdańsku odbyła się regionalna konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do idei Solidarności. Mówił, że Solidarność była buntem przeciwko komunizmowi. Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość chce powrotu do idei, które przyświecały tej rewolucji moralnej i w trakcie której ludzie zażądali przywrócenia im godności. Była może niesprecyzowaną dokładnie, nieuporządkowaną, uwikłaną w realia późnego komunizmu propozycją zbudowania w naszej ojczyźnie nowego ładu społecznego. Była propozycją, powtarzam, niewyłożoną wprost, ale możliwą do odtworzenia. I powtarzam, to jest dzisiaj najważniejsze. Odwołując się do przesłania Solidarności, premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Dodał, że słowa te są mottem działania Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki sprzed wczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Tak rozumiemy właśnie europejskie standardy jako poziom życia. Godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będziemy. Dziś kolejne konwencje wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości odbędą się w Olsztynie i Warszawie. O 16 w warszawskim Teatrze Palladium odbędzie się konwencja kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryka Jakiego. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada podczas swojej konwencji wystąpienia premiera Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To będzie konwencja, która będzie miała za zadanie zebrać dotychczasowe pomysły i przedstawić spójną wizję rozwoju Warszawy. I pokazać też, jak ważne jest to, aby Warszawa współpracowała, aby przyszły samorząd Warszawy współpracował harmonijnie z rządem, ponieważ to pozwoli Warszawie szybciej i lepiej się rozwijać. Pierwsza tura jesiennych wyborów samorządowych ma odbyć się 21 października.
Papież Franciszek rozpocznie dzisiaj wizytę w krajach bałtyckich. Pielgrzymka Ojca Świętego rozpocznie się na Litwie. W Wilnie spotka się z władzami tego kraju oraz młodzieżą, a w Kownie odprawi jutro mszę świętą. Litwa spodziewa się przyjazdu wielu wiernych z różnych krajów, w tym z Polski. Jak powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Robert Mojsiewicz z biura organizującego papieską wizytę na Litwie, trudno powiedzieć, jaka będzie ostateczna liczba pielgrzymów. Rejestracja dokonywała się internetowo, ale ogółem liczba tych wyjściówek, biletów, nam zaproszeń na mszę świętą jest wydzielona około 100 tysięcy. Też są grupy z Polski, księża, którzy tylko